A jak wygląda twoja pracownia? Czy jest właśnie taka nieskazitelna, jak pokazują na amerykańskich filmach, jakiś ekran, jako monitor nowego komputera i jakaś świecąca myszka, czy tam jest... No są trzy monitory, skaner, tablet taki do rysowania i dość duży stół, na którym jest dużo papieru na ogół. I rysuję elementy z poszczególnych miejsc strony, skanuję je i wtedy wszystko łączę w całość. Mhm. Aczkolwiek ostatnio robiłem jakiś plakat dla Teatru Narodowego i cały jest właściwie narysowany na kartce i tylko zeskanowany do obróbki, do przygotowania do druku. Ja tu patrząc na typogry Zmoły, widzę, że no, dużo tu jest oczywiście poświęcone kolorowi, plamie, ale ogromną, to zresztą w tej części typo tytułu jest zawarte, ogromną część jednak stanowi słowo, liternictwo, literę. Czy ty chcesz w jakiś sposób ukierunkować również tę kreatywność w kierunku słowa? Tak, to znaczy, tak, to jest właśnie to miejsce na takie kreatywne też myślenie. Przestawienie się, że pracujemy teraz z znakami, nie tylko z obrazkiem, który coś przedstawia, na przykład człowieka, tylko że są to abstrakcyjne, umowne znaki, które są nauczane w pewnym momencie jako dźwięki, z których można zbudować słowo. Jest to tam, nie wiem, w pierwszej klasie podstawówki czy pod koniec przedszkola. Ale myślę, że nie ma nic złego, jeśli by trochę włączyć w nich, wśród tych dzieci, jakieś abstrakcyjne myślenie o znakach trochę wcześniej. Mhm. Myślę, że to się może przydać, zwłaszcza, że dzieci bardzo dobrze zapamiętują kształty i to też na pewno im ułatwia naukę czytania czy pisania później. No, zwłaszcza, że żyjemy w świecie, w którym tych znaków jest naprawdę bardzo dużo. Tak, no przecież gry komputerowe czy bardzo proste nawet aplikacje na iPada już dla grup. W ogóle dzisiaj przecież mamy grupy wiekowe, które zaczynają się od 1+ i te kartonowe książki. Książka Auto jest zaprojektowana dla dzieci w kategorii 1+. I póki nie dostałem zlecenia na zaprojektowanie takiej książki, wręcz w ogóle nie zdawałem sobie sprawy, że takie książki mają jakąś ważną funkcję. Podczas gdy już jest następny projekt Korek, jest dla dzieci w kategorii 3+, czyli tam już jest łączenie sylab, Korek. Wyrazy. No ty wyszedłeś z wspaniałej pracowni. Czego nauczyli cię twoi mistrzowie? Powiedz może o swoich mistrzach na studiach. No, różnych rzeczy. Na pewno to są pracownia profesora Buszewicza, pracownia projektowania książki i pracownia grafiki wydawniczej profesora Lecha Majewskiego. One są bardzo, bardzo wyraziste. W związku z tym też styl tych pracowni dość łatwo przenika w te projekty studenckie, co pewnie widać. Ale mam nadzieję i mam wrażenie, że to później jakoś ludzie wykorzystują już po swojemu, więc to zaczyna być bardziej niezależne. I właśnie to poszukiwanie własnego stylu, jakaś taka duża konsekwencja projektowa, znaczy dbanie o każdy szczegół i mimo, że to jest takie autorskie podejście, to jednak liczenie się z odbiorcą. No i chyba najważniejsza rzecz, czyli że myślę, że zawsze może być lepiej. Znaczy, co jeszcze mógłbym poprawić w tym projekcie? I to jest moja zmora. Każdego ranka, jak wstaję, to mówię. Ja bym jeszcze dorzucił jedno nazwisko, Jan Młodożeniec, bo wydaje mi się, że jesteś... Formalnie nie byłem uczony przez młodożeńców, może poza Piotrkiem Młodożeńcem, synem Jana, którego znam osobiście, z którym właśnie konsultowałem niekiedy jakieś wręcz studenckie zadania. I tak, przyznaję się do tego, że... Ale powinowactwo jest estetyczne. Że Jan Młodożeniec jest w jakiś sposób chyba najbliższym plakacistą, wręcz może bliższym niż Tomaszewski, który jest oczywiście tym guru, ojcem jakby. Mhm. I który też jest szalenie inspirujący. Ale jak widzę, jak kiedyś mam gołe ściany w mieszkaniu i miałem... Jak miałem kupić sobie coś na ścianę, to kupiłem po prostu plakat Młodożeńca. Mhm. Miałeś nosa, Filipie. Mam ciągle. A co sądzisz o superbohaterach?
Co sądzisz o tych wszystkich seriach? Bo ja mam syna 9-letniego i śledzę różne gusta dziecięce. No niektóre te postacie mnie przerażają, jeśli chodzi o rysunek. Ale mają takie kwadratowe szczęki jakieś. No, z mojej perspektywy są po prostu niezabawne, nie ma w nich lekkości. Mówię o tych seriach... Mówisz o popkulturowych superbohaterach. Nie chcę nikogo urazić, no, ale na przykład ten Torgal to jakiś potworny facet jest. Co sądzisz? Masz jakiś ulubionych superbohaterów? Bo wymieniłeś raczej zupełnie inny rodzaj. No nie, no mam oczywiście, bo tak się może oficjalnie do tego nie przyznaję, że poza takimi superbohaterami jak, nie wiem, Tytus, Romek i Atomek, to oczywiście całą popkulturę amerykańską jak najbardziej chłonąłem i to jest kawał mojego dzieciństwa, wszystkie Gwiezdne Wojny czy tego typu sprawy, więc myślę, że też, że wielu moich znajomych ma taki rozdział, nie, znajomych grafików, że szanujemy, lubimy i bardzo dobrze wspominamy jeszcze te książki, które nasi rodzice lubili, te książki z lat 60. na przykład, ale jednocześnie byliśmy zalani zupełnie grami komputerowymi i było to zderzenie cały czas. Natomiast myślę, że przez to, że to było podane w tym samym czasie, no i został zachowany jakiś balans, nie wiem w jaki sposób, no to może spowodowało, że nie wiem, że zajmuję się bardziej takimi rzeczami, a nie rysowaniem Supermana. Ale też nie chcę tego negować, że to jest coś złego. No to jest jakaś gałąź kultury naszej.